kadrowa. Sytuacja kadrowa, jak wygląda kadra po pierwszym wczorajszym treningu. Wiemy, że nie było tylko Igora Błaroczany. Wiemy, że nie było Sebastiana Wolki. Czy są szanse na ich występy? Es sind ja noch ein paar Tage hin bis zum Jagiellonia-Spiel. Ich kann es Ihnen wirklich seriös nicht beantworten. Wir werden sehen. Mam jeszcze parę dni do meczu z Jagiellonią. W tej chwili nie mogę jeszcze poważnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy. Ich denke, bei beiden ist es jetzt nichts Schlimmes, aber im Moment, wie es ausschaut, ja, werden sie auf jeden Fall frühestens, denke ich, am Samstag, wenn überhaupt, ins Training einsteigen können. W obu przypadkach myślę, że to nie jest nic poważnego, ale myślę, że najwcześniej w sobotę dołączą do treningów. Chciałbym zapytać się jeszcze o Adama Frączaka, bo na koniec pytania miał mieć badania, czy już znane są wyniki. Die sind gestern abgeschlossen worden, die Untersuchungen. Ich möchte auch jetzt da nicht vorweggreifen, bevor ich mich mit den entscheidenden Leuten nicht ausführlich ausgetauscht habe, das heißt mit unserem Ärzteteam, und ich denke, dass wir heute im Laufe des Tages dann das Ergebnis präsentiert bekommen. Wczoraj tak naprawdę zakończono te badania, także nie chciałbym zbyt wcześnie czegokolwiek mówić, zanim nie skonsultujemy się z naszym sztabem lekarskim. Myślę, że dzisiaj w ciągu dnia będziemy znali ostateczne wyniki. Jeszcze chciałbym wrócić do wczorajszego treningu. Chwilę miałem okazję go obserwować. Bez konkretów się pytam, ale czy w czasie zajęć pan również dyskutuje z piłkarzami o ich przyszłości w drużynie? Nein, über ihre Zukunft diskutiere ich nicht, aber ich führe immer wieder mal ein kleines Smalltalk-Gespräch, versuche ihnen Input zu geben, tausche mich aus. Ich denke, das ist immer eine gute Gelegenheit, auf dem Platz auch mal zwischendurch mit den Spielern sich zu unterhalten. Gespräche bezüglich der Strategie oder des Feedbacks werden natürlich dann nicht auf dem Platz geführt. O przyszłości z nimi nie rozmawiam, ale taki smalltalk raz po raz. Informuję ich o tym, co widzę, jakie mam zdanie. Myślę, że to też dobra okazja, żeby porozmawiać z zawodnikami na boisku na tematy istotne. Natomiast jeżeli chodzi o strategię i feedback, to o tym nie rozmawiamy na boisku. Jutro Jagiellonia zagra jeszcze przed naszym spotkaniem prawdopodobnie najważniejszy mecz w tym sezonie dla siebie. Trener ma jakieś przewidywania, jakby chciał, żeby ten mecz się potoczył przed naszym spotkaniem w Białymstoku? Nein, wir haben keinen Einfluss darauf. Ich denke, für beide Teams wird morgen ist es wichtig, morgen die Möglichkeit, ein Pokal in der Hand zu haben, kommt ja nicht immer vor. Insofern. Ich bin mal gespannt auf das Spiel. Ich habe mir letztes Jahr das Pokalfinale vor Ort angeschaut und es war ein sehr einseitiges Spiel, etwas aus meiner Sicht auch ein langweiliges Spiel. Und ich hoffe, dass wir morgen ein spannendes Spiel sehen mit vielen Torraumszenen, mit vielen Toren. Das ist für mich entscheidend und wichtig. Oba zespoły będą jutro grały bardzo ważny mecz. No i wiadomo, że zdobyć puchar, taka szansa nie zdarza się codziennie, a więc mam nadzieję, że to będzie ciekawy mecz. Ja w zeszłym roku oglądałem finał Pucharu Polski i muszę powiedzieć, że to był jednostronny mecz, w zasadzie nudny. Mam nadzieję, że jutro padnie dużo bramek, że będzie on wiele ciekawszy. To może zapytam jeszcze o spotkanie w Białymstoku. Czy trener jakoś uczula swoich zawodników przed meczem z Jagiellonią, bo no nie jest to łatwy rywal, szczególnie w Białymstoku. Historia pokazuje, że w ogóle trudno się gra na tym boisku. Nein. Was in der Vergangenheit war, ist Vergangenheit. Ich denke, wir sind generell in einem guten Zustand als Team. Wir haben noch vier Spiele und am Montag das nächste schwere Spiel gegen eine sehr gute Mannschaft. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich freue mich wieder, unser Team zu sehen, ja, wie wir uns dann dort präsentieren werden. Bis Montag ist noch viel Zeit.
Wir haben morgen den Jungs freigegeben. Heute spielen einige im Reserveteam, um Spielpraxis zu sammeln. Morgen frei, dann geht es am Freitag wieder los. Und wir werden uns ganz normal vorbereiten, wie bisher auch auf die anderen Gegner, und versuchen, dieses Spiel möglichst gut zu spielen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Przyszłość pozostaje już przyszłością, także generalnie mogę powiedzieć, że nasz zespół jest w tej chwili w dobrej kondycji, w dobrym stanie. Przed nami kolejny trudny mecz, ale nie jedyny. Ja cieszę się, że będziemy mieli taką szansę, że nasz zespół będzie mógł się zaprezentować. Natomiast do poniedziałku mamy jeszcze dużo czasu. Jutro nasi piłkarze mają wolne. Dzisiaj zagra część rezerw po to, żeby nabrać troszeczkę praktyki. No i od piątku będziemy zaczynać przygotowania do nowej rozgrywki. Tak jak zwykle, mam nadzieję, że uda nam się zdobyć dobry wynik. Panie trenerze, w poniedziałek potwierdził klub już pierwszy transfer przed nowym sezonem. Jak by pan scharakteryzował Benedikta? Co przesądziło o tym, że akurat zaakceptował pan tego chłopaka i będzie grał w porządku? Nicht nur wir haben ihn gewählt, sondern er hat sich dann auch für uns entschieden. Nie tylko my wybraliśmy tego zawodnika, tylko on zdecydował się również, aby przyjść do nas. Im Markt war bekannt, dass dieser Spieler, dass sein Vertrag ausläuft, und er war sicherlich auch von anderen Vereinen umworben. Er ist ein sehr werthaltiger Spieler für das Team, für das er gespielt hat, ein sehr loyaler Spieler gewesen, der in den letzten Jahren eine sehr gute Statistik aufgewiesen hat, also war Stammspieler, hat viel Erfahrung. Und wir haben ihn entsprechend dann auch bewertet intern, über ihn diskutiert, haben dann ihn und seinen Berater angesprochen und dann, wie es halt normal so ist, kennengelernt, Gespräche geführt. Und habe dann im persönlichen Gespräch auch einen sehr guten Eindruck von ihm bekommen. Für mich eine sehr charakterstarke Person, jemand, der sich noch entwickeln möchte, der war jemand, der auf jeden Fall den nächsten Schritt machen möchte. Und für ihn war das auch eine gute Gelegenheit, mal raus aus Österreich, in eine neue Liga, in einem neuen Wettbewerb, den nächsten Schritt zu machen. Muszę powiedzieć, że akurat temu zawodnikowi kończył się kontrakt, a więc miał on wiele propozycji i jest on zawodnikiem o bardzo, bardzo dobrej jakości. Był bardzo lojalnym zawodnikiem w swojej drużynie. Ma bardzo dobre statystyki w ostatnim czasie. Zresztą grał też w pierwszym zespole, ma dużo doświadczenia. Także my podjęliśmy tutaj taką wewnętrzną ocenę najpierw u siebie, podyskutowaliśmy. Zapoznaliśmy się z jego historią, zaprosiliśmy do rozmów jego i jego przedstawiciela. No i tak jak to się toczy, po pierwszej rozmowie wrażenie nasze było bardzo dobre. Jest to osoba o silnym charakterze, która chce się rozwijać i poczynić kolejny krok. I teraz ma bardzo dobrą okazję właśnie, żeby poza Austrią przejść do nowej ligi i czynić kolejne kroki. Natürlich habe ich mich auch im Markt über ihn informiert und habe durchweg wirklich sehr gutes Feedback bezüglich seiner Person bekommen. Ich denke, er hat sich auch über uns informiert, und ich glaube, dass er auch ein gutes Feedback über Pogon, über die Mannschaft, über die Spielweise, wie wir spielen, über das Trainerteam bekommen hat. Insofern freue ich mich sehr, dass er diesen Schritt macht, dass er sich dazu entschlossen hat, nach Polen zu gehen, und ich freue mich sehr auf diesen Spieler, mit ihm zu arbeiten. Oczywiście zrobiłem rozeznanie na rynku i zdobyłem bardzo dobre informacje na jego temat. Myślę, że podobnie zrobił on i dowiedział się o Pogoni, o naszym stylu gry, o naszym zespole, o naszym sztabie trenerskim. Bardzo się cieszę, że zdecydował się na ten krok i będzie tutaj w Polsce. Cieszę się, że będę mógł z nim pracować. Wspomniał pan trener, że dzisiaj w meczu rezerw zagra kilku zawodników, którzy ostatnio nie grali. Czy można, znaczy
domyślam się, że są to piłkarze, którzy ostatnio nie grali. Czy można się spodziewać, że w jakiś sposób są szykowani przed meczem na Jagiellonie? Nein, auf das Spiel von Jagiellonia werden sie nicht vorbereitet, aber sie haben heute die Möglichkeit, hier auf unserem Hauptfeld 90 Minuten im Wettkampf zu sein. Es ist anders als eine Trainingseinheit. Insofern kommt dieses Spiel uns allen sehr gelegen. Nie, nie będą przygotowywani do meczu z Jagiellonią, natomiast będą mieli możliwość, aby rozegrać pełnych 90 minut tutaj na głównej płycie boiska. To jest zupełnie inna sytuacja, taka rywalizacja jak podczas meczu, inna niż trening, także bardzo dobrze, że będziemy mogli to zrobić. Chcę zapytać o Jagiellonię w meczu z Lechem, w kadrze wyjściowej 11. Jagiellonii znalazł się tylko jeden Polak, który do tego naturalizowany teraz Romańczuk. Jakie jest zdanie trenera na temat takiej budowy zespołu? Czy wyobraża sobie, żeby w jego drużynie w Pogoni zestawić taką jedenastkę? Es hängt erstmal davon ab, welche Strategie und welches Konzept der Verein verfolgt. Jest to uzależnione przede wszystkim od strategii i od koncepcji klubu. Wenn die Spieler entsprechende Qualität mitbringen, wenn die Spieler zum Konzept passen, was die Spielausrichtung ausgeht oder der Spielstil, warum nicht? Das muss jeder für sich entscheiden. Jeżeli zawodnicy pasują do tej koncepcji, mają odpowiednią jakość i pasują też do stylu gry, to dlaczego nie? No, każdy ma swoją wizję. Ich denke, wenn man sich die Erfolge von Jagiellonia in den letzten Jahren anschaut, sie haben immer oben um die Meisterschaft gespielt und sie machen einen guten Job. Sie haben auf jeden Fall eine gute Auswahl, was die Spieler angeht. Jeżeli spojrzymy na sposób gry Jagiellonii przez ostatnie lata, no to bardzo dobrze wykonują swoje zadanie. Grają o mistrzostwa, także dobrze im idzie. Panie trenerze, chciałbym jeszcze wrócić do Benedikta. Jeden element, który pan szczególnie zwrócił w jego grze szczególną uwagę, co pana być może już przekonało na 100%, że warto z panem współpracować. Ja, einmal ist es die Persönlichkeit. Er war ja auch Spielführer in seinem Verein, also jemand, der Verantwortung übernimmt, der sicherlich vom Typ her jetzt nicht so sehr extrovertiert ist, aber auf seine Art und Weise schon führen kann. Z pewnością jego osobowość, to znaczy był on przywódcą w swoim wcześniejszym zespole, taką osobą, która przejmuje na siebie odpowiedzialność, z pewnością nie rodzaj ekstrawertyka, ale jednak przywódca. Er ist ein schneller Spieler, ein Spieler, der von hinten raus den Ball haben will und das Spiel aufbauen möchte. Jest to szybki zawodnik, który wychodząc od tyłu szybko próbuje dostać się do piłki. Ja, zum richtigen Zeitpunkt kann auch sehr aggressiv in der Defensive spielen. Also er bringt viele Elemente mit, die ein moderner Innenverteidiger im heutigen Zeitalter haben sollte. Und ja, wird sicherlich auch Spaß haben mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Potrafi być też agresywny w odpowiednich momentach w defensywie i jest też, no, ma dużo elementów, które powinien posiadać środkowy obrońca w naszych czasach. Także mam nadzieję, że będzie miał też dużo przyjemności z gry z nami w naszym stylu gry. Das war sicherlich auch ein Kriterium, warum er sich für uns entschieden hat, weil er auch unsere Spiele gesehen hat und ihm das ganz gut gefallen hat, so wie wir versuchen oder wie wir wollen. Von hinten raus zu spielen. Myślę, że warto też zapytać, dlaczego on się zdecydował na nas. Widział nasze mecze, widział, w jaki sposób próbujemy budować akcje, jak wychodzimy od tyłu i zdobyć w posiadanie piłkę. Także myślę, że też o tym to zdecydowało. Jedno pytanko, jedno nazwisko. Eine Frage. Czy pan już podjął decyzję, czy będziemy chcieli go zatrudnić na dłuższy okres, czy jednak po tym sezonie, skoro kończy mu się umowa, mogę z niego jednak zrezygnować? Nein, wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Wir werden heute nach dem Training in eine Tagung gehen mit den verantwortlichen Vereinen, mit meinem Trainerteam.
werden zwei Nächte und eineinhalb Tage zusammen verbringen und werden nochmal ausführlich über auch diese Fälle diskutieren und sprechen, über den Kader, über die Planung für die nächste Saison, über gewisse Abläufe, die wir entsprechend optimieren möchten und. Es sind viele, viele Themen, die auf uns zukommen, Stadion, Bau und. Und da werden wir auf jeden Fall diese eineinhalb, zwei Tage maximal versuchen zu nutzen und werden dann sicherlich, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche, die eine oder andere Aussage auch bezüglich des Kaders, des aktuellen Kaders tätigen. Dzisiaj podczas dnia, czy też w zasadzie po dzisiejszym treningu spotykamy się na radę z klubem, z naszym teamem trenerskim i tak naprawdę będziemy mieli dwie noce i półtora dnia na to, żeby porozmawiać szczegółowo na temat kadry, na temat następnego sezonu, naszych planów i zoptymalizowania naszej pracy, bardzo dużo innych tematów, między innymi i budowa stadionu. To wszystko będzie wypełniało tych najbliższych półtora dnia. Postaramy się je maksymalnie wykorzystać i potem prawdopodobnie już w następnym tygodniu będziemy mogli ogłosić ewentualne informacje na temat aktualnego stanu kadry. Panie trenerze, może Pan zagrać z Jagiellonią nasyconą zdobyciem Pucharu Polski, czy jednak przybitą po porażce? Ich denke, wird sich nicht viel ändern bezüglich der Aufstellung von Ihrer Seite aus. Myślę, że jeżeli chodzi o ich skład, to za dużo się nie zmieni. Wie gesagt, ich wünsche mir für morgen ein attraktives Spiel zu sehen im Fernsehen oder auf der Leinwand mit vielen Toren und am liebsten der Bessere soll dann auch den Pokal in den Händen haben. Tak jak mówiłem, jutro mam nadzieję, że będziemy mogli oglądać w telewizji czy też na monitorach ciekawe widowisko, że padnie dużo bramek, no i niech ten lepszy wygra i dostanie w ręce puchar.